Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Tym razem przyjrzymy się kolejnym dniom. Przyjrzymy się ciepłu, które znów zacznie mocniej napływać, szczególnie w Polsce zachodniej. Przyjrzymy się opadom deszczu, które znów będą występować, ale też rozszerzymy temat związany z sytuacją hydrologiczną w kraju, bo ostatni materiał bardzo dobrze się przyjął i też chcieliście, żebym ten temat jeszcze trochę poszerzył, więc przychylam się i poszerzam, ale na początku zerkamy sobie na zdjęcia. No i na profilu meteoprognoza.pl na portalu X mamy informacje i zdjęcia rzeki Łęk między Orliskami a Przybyłowem. Autor Rafał Bieńkowski. Pan Rafał Bieńkowski, bardzo ładne zdjęcia, ale przedstawiają niezbyt ładne rzeczy, bo widzimy rzekę, która tutaj również ma rozlewiska i też są pozalewane chociażby drogi tutaj w tym momencie, te przejazdowe między tą rzeką. W wielu miejscach kraju występują dosyć trudne warunki związane właśnie z sytuacją hydrologiczną. Opady deszczu występowały ostatnio za sprawą niżu Paulina. One jeszcze występują. Niestety ziemia nie przyjmuje wody, co też widzimy na polach, bo w wielu miejscach Polski po prostu ta woda na tych polach stoi. Zobaczcie, tutaj to jest jedna z tych zalanych dróg, którą sfotografował pan Rafał. A my przechodzimy do sytuacji hydrologicznej w Polsce i zobaczmy, jak sytuacja wygląda w tym momencie. IMGW podało najnowsze mapy, jeżeli chodzi o sytuację hydrologiczną, to trudne warunki, czyli trzeci stopień zagrożenia. Mamy trzeci stopień ostrzeżeń hydrologicznych w Polsce północno-wschodniej, w Polsce centralnej, południowo-zachodniej, północno-zachodniej. Mamy również ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast warto też zwrócić uwagę na Wisłę, na Odrę, na dopływy tych głównych rzek, tam również stany mamy przekroczone. My przyjrzyjmy się dwom albo trzem stacjom meteo, stacjom hydro raczej. Na początku Kępa Polska, tu mamy stan alarmowy na Wiśle i w tym momencie 517 centymetrów, ale widzimy, że po takim wzroście, który w ostatnich godzinach trwał, teraz mamy stabilizację i powolny spadek ilości tej wody. To jest dobra informacja, tym bardziej, że prognoza kulminacji stanu wody jest ustawiona na troszkę wyżej, to jest ta czerwona linia. Widzimy jednak, że tutaj zaczyna nam ten poziom powolutku, ale jednak opadać. Przenosimy się teraz na południe od Leszna, Głogów, rzeka Odra. Tu sytuacja jest zgoła odmienna, ponieważ w przypadku Odry mamy cały czas wzrost stanu wód i widzimy teraz 467 centymetrów, jest to stan aktualny, stan alarmowy 450 centymetrów i cały czas mamy tendencję rosnącą. Tam sytuacja jest dosyć niebezpieczna, tym bardziej, że tych opadów było dużo i niestety wszystko przed nami, jeśli chodzi jeszcze o wzrosty tej ilości wody. Przenosimy się dalej, tym razem Warta, Kostrzyn nad Odrą, stan alarmowy tu również mamy. Aktualny stan wody 415 cm, stan alarmowy to 410 i również widzimy za moimi plecami cały czas tendencję wzrostową. Trend jest teoretycznie bez zmian, ale widzimy w ostatnich godzinach przede wszystkim wzrost tej ilości, tej wysokości tutaj tego stanu wody. No Odra, widzimy, że tutaj cały czas te stany nam wzrastają. Przejdźmy sobie do akumulacji opadów prognozowanych od 12 do 27 lutego i niestety dobrych informacji nie mam właśnie dla Polski zachodniej przede wszystkim i północno-zachodniej, ponieważ tam model średnioterminowy ECMWF widzi największą akumulację opadów. Ten stan jest kumulowany od 12 lutego do 27 lutego. Widzimy, że do końca, praktycznie do końca lutego, najwięcej deszczu spadnie w województwach zachodnich, północno-zachodnich, województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, województwo lubuskie, również województwo dolnośląskie. Tam do końca miesiąca model ECMWF prognozuje nam nawet 80-85 mm opadów. Mniej tych opadów w Polsce centralnej, południowej, południowo-wschodniej i wschodniej, ponieważ tam do 40-45 mm.
Warto na to zwrócić uwagę. Będziemy obserwować sytuację w kolejnych dniach, ponieważ szczególnie w Polsce zachodniej, tutaj w zlewiskach Odry, te bardzo duże opady w kolejnych dniach mogą przyczynić się nadal do tych dosyć wysokich stanów na rzekach. Tym bardziej, że jak przyjrzymy się, i już wspominałem o tym wcześniej, gleby nie przyjmują wody. W wielu miejscach Polski mamy już wilgotność tak dużą, 100% praktycznie, że każdy kolejny opad deszczu to powoduje, że ten deszcz nam zostaje na tej glebie. No i tutaj mamy bardzo dobry przykład, to jest mapa modelu Icon EU, która pokazuje wilgotność gleby do głębokości 60 cm i kolory fioletowe to jest 100%. No i widzimy, że tu na północnym wschodzie, zaczynam od północnego wschodu, bo ja tutaj mieszkam właśnie, gdzie mamy praktycznie 100% i praktycznie ta woda nam wszędzie na tych polach stoi. W Polsce południowej, przede wszystkim podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, tu mamy bardzo trudną sytuację pod tym kątem, mamy praktycznie 100, 110 bądź 120% wilgotności gleby. W Polsce południowo-zachodniej również, w województwie zachodniopomorskim i pomorskim również. Kolejne wędrówki frontów atmosferycznych, niżów powodują właśnie nam ciągle te opady deszczu, przy czym front atmosferyczny, wiecie, jak on się przemieści z zachodu na wschód, no to ta strefa opadów również się za nim przemieści i poprawia nam się pogoda. Jeżeli gdzieś tutaj w okolicy meandruje ośrodek niskiego ciśnienia, tak jak w tym przypadku niż Paulina, to powoduje, że ten deszcz wypadowywuje się praktycznie nad jednym obszarem, nad obszarem Polski. Zobaczcie, to jest dzisiejsza pogoda od poranka w poniedziałek. Centrum tego niżu praktycznie nie przesunęło się z nadchelu, ono się ciągle tu znajduje. Opady występują w południowym sektorze, w zachodnim sektorze. Na krańcach południowych mamy ładniejszą pogodę, ale zobaczcie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, tu wszędzie występują opady deszczu. Co prawda nie są to jakieś silne opady deszczu dziś, ale każdy deszcz przyczynia się do wzrostu ilości wód tutaj w tych rzekach, gdzie też sytuacja wcale nie jest taka łatwa. No i cóż będzie tu się nam działo w kolejnych dniach? 12 lutego właśnie tutaj trzeba się tej dacie przede wszystkim przyjrzeć i zobaczymy, że mamy kilka niży, niże szczególnie mamy nad Oceanem Atlantyckim, nad Wielką Brytanią, również nad zachodnimi wybrzeżami Norwegii, natomiast wyże nad Europą Południową, Centralną oraz tutaj dominujący wyż nad zachodnią Rosją. Ta sytuacja będzie powodowała, że ciepłe powietrze z zachodu będzie cały czas wtłaczane do Europy Centralnej, przede wszystkim nad Niemcy. Tam temperatury 12-13 wkroczą, wejdą na poziom 14-15 stopni Celsjusza. W Polsce co prawda mniej, ale w zachodniej Polsce też te 13 stopni Celsjusza będzie możliwe. Już 14 lutego będziemy widzieli, że temperatury w Polsce zachodniej będą osiągały 12 do 13 stopni Celsjusza. Co prawda to jeszcze nie jest aż tak dużo, tym bardziej, że w Polsce południowej i wschodniej 4 do 5 stopni Celsjusza, ale już 15 według modelu GFS na zachodzie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego 10, 12, 13, lokalnie do 14 stopni Celsjusza, a według modelu ECMWF to ciepło wleje się głębiej, wleje się na to województwo dolnośląskie, województwo opolskie i lokalnie w tych miejscach będzie od 13 do 14 stopni Celsjusza. Przejdźmy tutaj właśnie do województwa dolnośląskiego i widzimy, że prognozy mówią w Legnicy 14 stopni Celsjusza, niewykluczone, że będzie nawet 15 stopni Celsjusza. Natomiast jeśli chodzi o opady w tych dniach, to 14 będziemy mieli całkiem ładną pogodę, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej, województwo opolskie, śląskie, po części wielkopolskie. Natomiast od zachodu będzie zbliżała się kolejna strefa opadów, która będzie przemieszczała się w nocy z 14 na 15 i 15 na początku będzie znajdowała się na zachodzie Polski, następnie przemieści się w kierunku Polski wschodniej, czyli będzie to typowy front atmosferyczny, te opady będą nam występować. Oczywiście te materiały
dotyczące 14-15 rozszerzę w kolejnej prognozie pogody, która jest codziennie około godziny 19. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, silnego wiatru w kolejnych dniach nie prognozujemy i to jest moim zdaniem dobra informacja. Dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną i że obejrzeliście ten materiał. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, aby być na bieżąco z aktualną sytuacją pogodową i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie.